druga, chcę mu powiedzieć ważną sprawę. Ważną sprawę, która jest kolejną mega praktyczną rzeczą i istotną w Kościele. Zobaczcie, żyjemy w społeczności i nie ma takiego czegoś, że w społeczności nie następują różnego rodzaju problemy. One następują w małych społecznościach, w dużych społecznościach. Im więcej ludzi, tym więcej problemów. Zawsze tak było, jest i będzie. I to jest normalne. Człowiek nie ma problemów z drugim człowiekiem wtedy, jak nie ma drugiego człowieka wokół niego. Wtedy nie ma problemów z drugim człowiekiem. Wtedy jego jedynym problemem jest on sam. No i jakoś sobie żyje. Ale jak się pojawia drugi człowiek, to już nie jest tak proste. No więc pojawiają się konflikty. Konflikty od zawsze były. A wśród ludzi. I tak jest w społecznościach. Zawsze były konflikty, zawsze będą konflikty. Dlatego pierwszą rzeczą jest przebaczenie człowiekowi. Przebaczenie człowiekowi. Przebaczenie jest bardzo prostą rzeczą. Bo przebaczenie jest duchowe. W ogóle duchowe rzeczy są najprostsze. Wiecie, dlaczego duchowe rzeczy są najprostsze? Bo one nie wymagają zaangażowania w ogóle wszystkich naszych toków myślowych. W ogóle od nas nie wymaga nic. Duchowe rzeczy są proste. Nieważne, co się myśli, co się czuje. Rozumiecie? No nieważne. Przebaczam człowiekowi. Uczymy o tym. Przebaczenie jest decyzją. On decyduje, przebaczam człowiekowi. Człowiek coś tam zrobił. Wobec mnie przebaczam mu. No ale o dziwo, po przebaczeniu człowiekowi, tak? Niewiele się zmienia zazwyczaj. Dlaczego się niewiele zmienia? No bo to, że ty przebaczyłeś drugiemu człowiekowi, to teraz musi pociągnąć za sobą konsekwencje. I to czeka. Kiedy nastąpiło przebaczenie, to nastąpiło załatwienie tej sprawy na poziomie ducha. Czyli na poziomie ducha przebaczyłeś, na poziomie ducha uwolniłeś tego człowieka. A tu się zaczyna drugi etap i drugi już w ogóle nie jest duchowy. Drugi to jest odpuszczenie. I odpuszczenie nie jest duchowe. W ogóle. No bo odpuszczenie, ono wymaga już teraz pewnej rzeczy. I można odpuścić albo nie. I w wielu przypadkach jest dobrze nie odpuścić. Są takie przypadki. Na przykład, kiedy kogoś wychowujemy. Na przykład wychowujemy kogoś i mówimy do kogoś tak. Okej, przebaczam ci, ale musisz mnie przeprosić. Nie dlatego musisz mnie przeprosić, że ja potrzebuję twojego przeproszenia, tylko dlatego, że ty potrzebujesz w swojej głowie zrobić pewien ruch. A więc przeproś mnie za swoje zachowanie. Ja tak czasami mówię do ludzi. Na pewno do naszych dzieci tak mówiłem zawsze. Mówiłem, przebaczyłem ci, ale musisz mnie przeprosić. I, ja nie, i to nie ja będę chodził za tym, żebyś mnie przeprosił czy przeprosiła, tylko ty do mnie przyjdziesz i mnie przeprosisz. Czasami dziecko przychodziło i mówiło, przepraszam. Pełnym zdaniem. Za co ty mnie przepraszasz? No weź tam. Nie. Za co mnie przepraszasz? Rozumiesz? Odpuszczenie polega na tym, że przestajemy się domagać konsekwencji. I tak jak czasami my powinniśmy się domagać konsekwencji, tak w ogromnej ilości przypadków my musimy przestać domagać się konsekwencji. Na przykład przebaczamy człowiekowi i teraz my w sobie nie odpuszczamy mu do takiego momentu, dopóki na przykład nie zobaczymy zmiany w jego zachowaniu. A nam tego nie wolno robić. Jeżeli człowiek przyszedł, przeprosił cię, bo on należało przeprosić.
powiedział, przepraszam cię. To od tego momentu nie możesz go obserwować jak komornik szafy. Czy on się na pewno zmienia? Nie wolno ci, bo mógł, co? Odpuściłeś, wypuściłeś. Przestałeś się domagać konsekwencji. Nie wolno ci. Nie wolno ci. I tu już jest problem u ludzi. Ten problem jest w głowie. Na przykład brak odpuszczenia bardzo dobrze w głowie widać. Widzimy człowieka, któremu przypatrzyliśmy, ale on jest nacenzurowany, ten człowiek. Cały czas jest nacenzurowany w nas. On sobie siedzi w takim miejscu, gdzie dobrze go widzimy. Widzimy go z każdej strony. Musi nastąpić seria odpuszczeń w Kościele. Trzeba sobie odpuszczać. Jak ktoś cię przeprosił, jak ktoś ci zwrócił kasę, rozumiesz? To mu się odpuszcza. Odpuszcza mu się. Nie przygląda mu się codziennie. Rozumiesz? I się go nie bada. Ale to dalej za mało. Trzeci etap to jest pojednanie. I pojednanie polega na tym, że doprowadzasz swoją psychikę do takiego stanu, jak sprzed problemu z tym człowiekiem. To jest twój obowiązek. Musisz doprowadzić swoją psychikę do takiego stanu w związku z relacją z tym człowiekiem, jak przed zaistnieniem problemu. Musisz stać się z nim jedno. Jeden poziom wyłapać. Wiesz, co to znaczy? To znaczy, że nie ma prawa przez twoją głowę przejść jedna negatywna myśl na jego temat. I to się zaczyna praca nad głową. I to już w ogóle nie jest duchowe. Coraz mniej duchowe to się staje. Rozumiesz? A Jezus był bezwzględny w tym. On był tak bezwzględny, że się w głowie nie mieści. On już na poziomie odpuszczenia powiedział, jeśli brat twój 70 razy zgrzeszyłby przeciwko tobie dziennie, przyszedłby i powiedział, przykro mi, masz mu odpuścić. Rozumiesz? A potem dalej jest temat pojednania, czyli absolutnego wyrównania. Nie ma czegoś takiego, że ktoś cię kiedyś zranił i ty w ogóle masz to w swojej pamięci emocjonalnej. Musisz zrobić porządek. Jak nie zrobisz porządku, masz otwartą furtkę dla demonów. I teraz posłuchaj. I teraz ci wyszedłeś na pułap zero. Teraz jesteś na pułapie zero. I dopiero z tego miejsca dla odważnych jest zjednoczenie. To już jest dla odważnych. Wiesz, co to jest zjednoczenie? Że zaczynasz zabiegać o tego człowieka jak o skarb. Ale nie musisz. Ale gdy zaczniesz, to zaczną lecieć punkty w tobie. To już dla tych, co lubią zarabiać. Rozumiesz? Dla tych, co lubią zarabiać. Już nie dla tych, co tylko się poziomują, są w porządku i wyczyścili sobie głowę. To już jest dla tych, co zbierają skarby. Skarby. A wiesz, dostrzeżenie skarbów w człowieku, który jeszcze niedawno pojechał z tobą jak z dzikiem, to jest wyczyn psychiczny. Wyczyn psychiczny. To nie jest duchowe już. Duchowe było przebaczenie. A reszta zaczyna się praca z Duchem Świętym na poziomie twojej psychiki. Dlaczego mi zależy na tym, żebyście to zrozumieli? Ponieważ, jak powiedziałem na początku, problemy były, są i będą. I animozje były, są i będą. I ludzie zawsze będą czegoś szukać. Tylko wiesz co, jak się już wejdzie na poziom zero, to w twojej głowie nawet nie ma najdrobniejszego elementu takiego, żeby w ogóle o drugim człowieku powiedzieć źle, bo nie myślisz o nim źle. A gdy ty już zaczynasz się jednoczyć, to już go będziesz bronił. Będziesz bronił kogoś, kto niedawno był twoim wrogiem. I wiesz, co się wtedy dzieje z diabłem?
Czy wiesz, co się dzieje z diabłem? Zawija ogon pod siebie i bardzo szybko ucieka. I tu się kłania słowo, kochajcie swoich wrogów. Kochajcie swoich wrogów. W ogóle ludzie czytają Pismo Święte, kochać swojego wroga, to znaczy, że mu przebaczyłem. Nie! To nie jest kochać wroga. W ogóle co to jest? Przebaczenie to jest zrobienie sobie dobrze. Kurczę! Przebaczenie to jest zdjęcie w ogóle plecaka, który ważył 1000 kilo z siebie. To jest odcięcie się od sił demonicznych. To w ogóle, rozumiesz, to sobie dobrze zrobiłeś. To ty komuś dobrze zrobiłeś, że ty przebaczyłeś, że ty łaskę robisz, że ty przebaczyłeś komuś, ty sobie dobrze zrobiłeś. Bóg dał ci taką formę, zrobiłeś to i tyle. Nie włożyłeś w to w ogóle ani grama pracy. Tam jest taki tekst, jak on wam przebaczył, tak sobie przebaczajcie. O. Taki myk. Bardzo was o to proszę, żebyście o tym, żebyście to wzięli sobie do serca, bo my nie unikniemy konfliktów między sobą. Wiecie, dlaczego nie unikniemy konfliktów? Bo byśmy musieli w ogóle wszyscy odejść do Pana. W ogóle nie ma takiego czegoś, żeby unikniemy konfliktów. Pobożne modlitwy pod tytułem Boże, chcę uniknąć konfliktów z braćmi czy z siostrami, to jest w ogóle modlitwa o separację jakąś. Będąc blisko drugiego człowieka, czujesz jego zapach i czujesz jego smród. Taka jest cena bliskości. Jak chcesz czuć tylko zapach, to się bardzo pomylisz. Czujesz też smród. Tylko wiesz, co jest ważne? Od kogo śmierdzi, a nie jak śmierdzi. Ważne od kogo. A nie jak bardzo. Jak decydujesz się na to, żeby być blisko, to decydujesz się na zapach i na smród. I smród nie będzie powodował w tobie pozytywnych rzeczy, tylko negatywne. Smród cię będzie ranił. Zawsze smród rani. Rozumiesz? Królestwo Boże miało maskę przeciwgazową. A więc musisz przebaczać. Rozumiesz? A następnie odpuszczać. A następnie się jednać. A następnie, jak jesteś z duchem, się jednoczyć. I cię w ogóle do tego zachęcam. I to jest na każdym poziomie. Na każdym poziomie. Okej? To taka moja prośba.